Oprócz tematów stricte związanych z innowacyjnością w zakupach, goście mieli także okazję na doskonalenie umiejętności miękkich, które są również bardzo istotne w ich pracy. Mówiliśmy o budowaniu charyzmy, stąd obecność Piotra Tymochowicza. Mówiliśmy o mindfulness, czyli o świadomości bycia tu i teraz, stąd obecność Joanny Delbar. W przypadku Bloom Business Media jest bardzo dobrze połączony aspekt eventowy z aspektem rzeczywiście takiej akademii. Czyli ja mam wrażenie, że jest taki nacisk w tym kierunku, żeby w pigułkach, w skondensowanej bardzo formie przekazać ludziom to, co jest najistotniejsze. Dzięki forum uświadomiłem sobie jako pewne wyzwanie. To jest ta zmiana pokoleniowa, która nadchodzi i podejście nowego pokolenia do kwestii pracy. To jest rzecz, która wymaga innego podejścia, jeżeli chodzi o zarządzanie zakupami, a tak naprawdę zarządzanie ludźmi w zakupach. Tak? Zakupy muszą reagować elastycznie na zmieniający się rynek z jednej strony, z drugiej strony muszą elastycznie reagować na potrzeby klientów, ale z trzeciej strony muszą być takim koordynatorem tego całego procesu, czyli muszą nauczyć się być promotorem zarządzania zmianą. Wydaje mi się, że najważniejsze są konflikty, które obecnie występują na świecie. Musimy sprostać tym nowym wyzwaniom, jak również wyzwania, które wiążą się z niestabilnością waluty. Ta waluta raczej rośnie, natomiast nie wiemy do jakiego poziomu. Największym wyzwaniem działu zakupów w 2016 roku według mnie jest budowanie dojrzałości zakupów i budowanie siły w organizacji poprzez to, że dział zakupów ma stać się bardziej tym, który kreuje rozwój swojej organizacji poprzez wiedzę, którą przynosi od dostawców. Przede wszystkim to jest, jak dostarczyć wartość dodaną dla biznesu poza tradycyjnymi oszczędnościami i cash flowem. Zdecydowanie mówimy tu o obszarze usprawnień procesowych, o obszarze innowacji, które mogą popchnąć biznes do przodu lub w innym kierunku. W dzisiejszych czasach głównym wyzwaniem jest kreowanie pewnej atmosfery, nie tylko w naszej organizacji, ale w otoczeniu biznesowym, która będzie motywowała, dopingowała, stymulowała dostawców do poszukiwania i wdrażania innowacji. Dział zakupów jest bardzo ważny, jest działem strategicznym. Dlatego naszym celem jest poszukiwanie innowacji. I ten temat pojawił się u nas pod koniec zeszłego roku. To zupełnie zmienia miejsce nasze w organizacji. My mamy poprzez współpracę z dostawcami dostarczyć rozwiązania, które są innowacyjne dla klientów końcowych, ale też takie, które będą zmieniać procesy wewnątrz naszej organizacji. Z mojego doświadczenia to przede wszystkim sytuacja geopolityczna, czyli spojrzenie na świat nie tylko tutaj nasz lokalny, regionalny, również globalny. Są to tematy dotyczące stabilności ekonomicznej różnych państw, stabilności gospodarczej tak samo. Tematy dotyczące również cen surowców, które mają wpływ na wszelakie koszty różnych korporacji. Uważam, że taki cost killing jest bardzo często oczekiwany od organizacji zakupowych. Ten czas minął. W tej chwili trzeba budować relacje z dostawcami, z naszymi partnerami biznesowymi po to, żeby niejako samoistnie w ogólnym rachunku ten cost killing zafunkcjonował. Nie wiem, czy możemy mówić o tym, co jest specyficzne dla danego roku, bo tutaj właśnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te takie smaczki branżowe, to one są dużo bardziej związane z latami. A jeżeli chodzi o wizję działu zakupów i gdzie dział zakupów zmierza, widzę to jako dużo bardziej długoterminowy proces, a nie specyficzny dla danego roku. Dzisiaj niewątpliwie tym wyzwaniem, które jest myślę wciąż aktualne i niezmienne od wielu lat, jest znalezienie tego balansu pomiędzy wysoką jakością towarów czy też usług, które są zakupywane i właściwym balansem jej w relacji do ceny, jak również przy tak zmieniającym się często i gęsto biznesie i otoczeniu tym biznesowym
na tyle sprawne ustawianie procesów, żeby móc odpowiednio szybko reagować na potrzeby biznesu. Sytuacja geopolityczna jest bardzo istotna. Zawirowania, jeżeli chodzi o ceny pewnych surowców, one są szczególnie istotne dla osób, które zajmują się zakupem surowców, zakupem usług i materiałów, które są związane z surowcami, ale jakby z mojej strony też postęp technologiczny, tak? Zmieniają się pewne technologie, produkty, technologie, usługi i ważne jest, żeby zakupy też były na bieżąco z tymi trendami. Dużo wyzwań w sferze utrzymania odpowiednich kosztów, ale nie tylko kosztów, o czym dzisiaj mówiliśmy. Dużo też mówiliśmy o utrzymaniu dobrych relacji z dostawcami. Mówiliśmy też dużo o tym, że coraz ciężej jest znaleźć dobrego dostawcę, takiego, który spełniałby wszystkie wymagania. Większe wyzwanie tego roku, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, oczywiście o jakiej firmie mówimy, natomiast sprostać gigantycznym oczekiwaniom swoich klientów i presji cenowej, która narasta. Jest bardzo duża wiedza merytoryczna. Tu jest bardzo dużo ekspertów, którzy mają bardzo dużą wiedzę merytoryczną. Informacją o tym, co powinniśmy robić teraz i w przyszłości jako dział zakupu. Ciekawe miejsce do wymiany doświadczeń i poznania możliwości rozwoju działu zakupów i swojej organizacji. To bardzo interesujące wydarzenie, które ma już swoją historię i jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie zajmujący się zakupami w Polsce. Doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poznania ciekawych osób z otoczenia biznesowego, nawiązania kontaktów. Miejsce, gdzie mogę dowiedzieć się, jak działają zakupy w firmach. Jest to forum, które daje możliwość spojrzenia na szerszą branżę niż tylko na branżę, którą ja prezentuję. Super okazja do nawiązania kontaktów i podzielenia się najlepszymi praktykami. Najbardziej wartościowe medium, platforma wymiany doświadczeń w obszarze zakupów. Genialne miejsce dla wymiany doświadczeń i budowania relacji. Które służy wymianie doświadczeń, wymianie jakby informacji, służy dyskusjom. W dużej mierze inspiracja. To miejsce, w którym można wymienić się doświadczeniami. Duża dawka inspiracji na kolejny rok ciężkiej pracy.